tu się trzeba zmieścić najpierw, bo na odległość to się nic nie zrobi. Witajcie! Dzisiaj zajmiemy się tymi śrubami w zawieszeniu. Trzeba to zawieszenie porządnie dokręcić, żeby nie było, a przy okazji odkręciłem koło. Łożyska rozsypane, także do wymiany. Założyłem piastę tylko tak, o. Ale te śruby trzeba tutaj porządek z nimi zrobić. Przykręcić ile ich należy się, bo chyba z tego co mi się wydaje to ma być 6. Bo tak, tu jedna od góry i tu dwie od dołu i chyba z drugiej strony to samo. Ale słuchajcie, nieprzyjemna sprawa, bo zobaczcie jaka tu jest kaszana. Widać? Także tutaj będzie tulejowanie tej osi, ale to wszystko po kolei. Na razie mechanicznie, w sensie skrzynia, tamte wszystkie inne rzeczy, trzeba to zrobić. Trzeba zrobić, w sensie skrzynia jest zrobiona, ale tam jeszcze ten silikon schnie, chcę zostawić go trochę dłużej. No w każdym razie tak, olej do skrzyni pójdzie, no i podnośnik. Podnośnik to jest temat numer jeden, potrzebuję przynajmniej jednego chłopaka do tego, żeby mi to pomógł dźwignąć. Zdejmiemy i wtedy możemy dalej się zabierać, dopóki nie ma tego drugiego. Zabieram się za to, co mogę robić, a mogę robić zawieszenie. Ściągam tutaj filtr, bo bez filtra, bez ściągnięcia filtra to się nie da tego zrobić. No, tu trzeba zdjąć ten filtr, bo tam są śruby, po prostu chłodnicę muszę zdjąć, bo nie dojdę do tych śrub i to jest takie trochę kiszkowate, że tak powiem. Muszę to gdzieś to położyć na razie. O! O! Filtr zdjęty. Damy go gdzieś tutaj też z boku. Niech on sobie tu stoi, jemu nic nie będzie. Teraz chłodnicę, bo chłodnicę tutaj z tych uchwytów trzeba też odkręcić. O. Niestety tam nie ma jak się dostać. O, ta puściła. A ta druga. O, też puściła, dobra. Zobaczymy, może to się... Aha, żeby zapamięci. To ja zawsze robię coś takiego, że tam skąd wykręciłem, tam wkręcam. I potem nie muszę tego szukać. O, ale tutaj to zawieszenie, kurde blade. No tule ja jak nic tu się należy. Bo z tym chyba nic nie zrobię. Nie wiem, gdzie coś takiego tu w okolicy u mnie. Ale trzeba będzie poszukać. O, cyk. O, tutaj widzicie jeszcze tą gumę zdejmę. O, jest. I chłodnica. O, zdjęta. Te się tutaj. I czeka. Tu wam pokażę, bo 60-tkę właśnie wczoraj jeszcze rozbierałem. No i widzicie tutaj, niestety te łożyska były wysypane całkiem, więc to koło takie latało. Ja tutaj muszę, tu jest ta już zwrotnica. Jeszcze muszę to umyć i tak dalej, oczyścić te pierścienie z łożysk, stąd wybić. Ale najpierw muszę kupić łożyska, się tym zajmę. No i druga sprawa, tutaj jest potężny luz na tym słożniu, więc będę chciał go też no po prostu będę musiał właściwie go zdjąć. Tam już podłożyłem sobie pod silnik, także mogę tą śmiało tą kołyskę zdjąć, zdejmować. No i co? I tutaj kupić ten zestaw naprawczy. Nie wiem jak to się robi, ale widziałem takie zestawy naprawcze, są ta tuleja, słożeń nowy i tam różne pierścionki i tak dalej, to bym to zrobił. Dodatkowo kalamitki muszę się też zaopatrzyć, żeby takiej sytuacji nie było więcej. No i tyle. No tutaj słuchajcie, też luz jest delikatny. Tu jest, no wiadomo, łożyska, ale chodzi mi nie o ten luz, tylko o ten. O, tu widzicie, tu. Nie wiem, czy tu zmienić łożyska. Czy to wystarczy dokręcić. Tu też taki minimalny.
Jest, ale no zobaczymy, bo nie wiem co to, jeżeli wiecie co tam jest i jak to się, z czym to się je, to podpowiedzcie proszę, bo będę miał problem. No i to jest w każdym razie do zrobienia. No i myślę tutaj, że ten temat, no silikon już wyschnięty właściwie, to można oleju do skrzyni zadać. Jeszcze będę chciał najpierw tutaj te mocowania też przykręcić, bo to takie wszystko lata i tak dalej, to trzeba to zamocować porządnie. Tutaj te śruby też przykręcę i tutaj z tego, tam widzicie z przodu tego tura, tam jest drugie to ucho, tutaj też je przykręcę. To najpierw jeszcze zdejmę tą blachę, chociaż ona jest nieprzykręcona, to może ona wyjdzie, nawet nie wiem co tam jest i po co ta blacha. Ale co ona tak siedzi, jakby ona tam coś trzyma czy co? No trzyma, a ciekawe po co? Co to może być? No nie wiem, dobra, jeżeli się nie da, no to tutaj ją wyszlifuję teraz tak jak o. Na tym, bo tu widzicie spaw jest od tej właśnie kabiny, bo tutaj był tur do tego przyspawany, do tego mocowania kabiny i przez to tak wygląda, ale ja to oszlifuję tutaj, zobaczę gdzieś tu powinny mieć minię, to przemaluję to minią i przykręcę to ucho tak samo porządnie jak tu, żeby to już było gotowe, a z turem się zajmiemy, później. To jeśli chodzi o to, tymczasem jeszcze zobaczę czy mam minię, bo wiem, że miałem. O, widzicie te łożyska, co mówiłem, ale to nie są na koła przednie. To jest, nie wiem do czego, ale nie na koła przednie. Farba miniowa wtalowa, no. I zaraz to jeszcze tylko trzeba otworzyć. I zobaczyć, czy ona się nadaje do czegoś. Czy się nie nadaje. Nadaje się czy się nie nadaje? No tutaj nie mam śrubokręta. Dobra, idziemy po śrubokręt. Idziemy po śrubokręt. Śrubokręt weźmy jakiś ten czerwony. Ja ją kupiłem jakiś czas temu. Nawet nie pamiętam kiedy. O. Trzeba ją teraz jeszcze rozmieszać. O, to weźmiemy tę kawałek elektrody. No wygląda na to, że jest dobra. Trzeba tylko porządnie wymieszać. No widzicie, już jest, zaraz będzie. No zgęstniała tylko, bo to jak stała, to się oddzielają te składniki od siebie wszystkie i takie zamieszanie spowoduje, że ona odzyska swoje właściwości. A mówię, na razie tam, gdzie nie mogę malować, to przynajmniej takie zrobię zabezpieczenie minią. Zawsze to coś daje, a potem jak będzie okazja, to pójdzie piaskowanie i konkretne malowanie. Taki mam plan, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Dobra. To niech sobie tutaj będzie, tylko lepiej to zakryję, żeby mi tu kurz nie naleciał, ani kot nie wlazł, bo koty to wiecie, lubią takie rzeczy. Dobra, no i co? I oczywiście się napełnianie olejem, bo ten temat już też będę miał zamknięty, już nie chcę do tego wracać. No i tymczasem jeszcze, aha, co miałem jeszcze się tutaj zabierać za co? No tą kołyskę muszę zdjąć koniecznie, bo tak to nie może być. Absolutnie nie może być. Także zdejmę najpierw tutaj ten przód. On też widzicie tutaj popękany. Tak i może się w spawanie znowu pobawię z tym. Tutaj te lekko pęknięcie jest takie. Z tej zewnętrznej tu nie widać, tylko w środku, tu i tu. No to będę mógł to trochę połatać jakoś. Także to bym zdjął. No i ten przód tutaj trzeba zdejmować. Ale to właściwie to na razie nie będę go ściągał, bo to zawsze w tej chwili mogę przykręcić koła i nawet go bez łożysk przestawić jak będę potrzebował. Nie.
To jeszcze spokojnie. Najpierw zajmę się tym, co ten, a tu jak będę miał części potrzebne, to wtedy się tym zajmę. Poza tym jeszcze jedna rzecz. Ja tu słyszałem, że to trzeba jakiś rozwiertak do tego, bo to na ciasno wchodzi i tak dalej, więc muszę poszukać kogoś, kto to robi. No bo inaczej to może być kłopot. Jeżeli to tak ma wyglądać. Bo gdybym to sam mógł zrobić, no to fajnie. Ale jeżeli tutaj potrzebny jest rozwiertak, a ja takiego czegoś nie mam, nawet nie wyobrażam sobie, jak to wygląda, to będę musiał ten temat inaczej po prostu ogarnąć. No dobra, to tyle. Także po kolei przystępujemy do pracy. No, tutaj teraz oszlifujemy ten tutaj spaw, żeby jakoś to wyglądało po ludzku. W miarę oszlifowane. Niestety tutaj widzę, że ten spaw tam głęboko, tutaj jeszcze wycięcie. No słuchajcie, przykręciłem tutaj na trzy śruby. Oszlifowałem tutaj wcześniej, wam tego nie pokazałem, bo bateria mi padła, musiałem to trochę. No ale dokończyłem to i teraz tutaj jest zerwany gwint. Rozwierciłem to i będę to gwintował teraz na dwunastkę. Niestety, bo te dziesiątki po prostu no przeskakiwało i nie było to sensu nic tutaj robić, dlatego tu po prostu zrobię to na dwunastkę. Tutaj mam zestaw gwintowników. Dwunastka to jest dwunastka, dwunastka M12. Teraz sprawdzimy jeszcze, czy pasuje ta narzynka. No patrz, no. O, na śrubę, żeby to było wiadomo, że to jest to. Tak, to jest to, co trzeba. Czyli wiemy, że ten gwintownik to jest ten, który trzeba. No i trzeba będzie to nagwintować. No i tyle. Zobaczymy, czy przez blachę przejdzie. Ale blacha, jak się nagwintuje, to też nie będzie tragedii. O. Mam nadzieję, że dobrze widzicie wszystko. Także to trzeba tak troszeczkę z wyczuciem pokręcić. Jak idzie łagodnie, to wkręcamy. A jak coś się tam blokuje zaraz, to odpuszczamy. Tu mi trochę tobie zablokowało, widzicie? No i teraz tutaj mam. O, jest, przeszedł. I tutaj znowu, czyli muszę to zdjąć i odwrócić. I tak będę się bawił z tym, niestety. Zdjąć i odwrócić. Ale idzie całkiem nieźle. Miałem pewne obawy, że będzie się coś tutaj komplikowało, ale jest dobrze. O, i wykręcamy, bo już chyba się to jak trzeba zrobiło. I teraz zobaczymy tylko, czy to dobrze wyszło, czy nie. Wkręcimy. No, gwint widzę, że jest bardzo ładnie zrobiony. No to powinno być wszystko jak trzeba. Tu jeszcze oczyścimy gwintownik. Idziemy go tylko jeszcze dmuchnąć tym sprężarką. No i myślę, że wszystko będzie dobrze. Aha, tutaj dałem ten pistolet, a tu są te do czyszczenia. O. Oczyszczony, może pójść do pudełka. A ja tymczasem sprawdzę jeszcze, czy. Zaraz, bo tu mam dwie sprężynki, nie wiem która. O, jest akurat ta. Ale zaraz, bo to jest chyba na dziesiątkę. Tak, to jest na dwunastkę. No i zobaczymy, czy to się teraz wkręci jak należy. No, wkręca się fajnie, także wszystko jest dobrze. Klucz 19. O, i już. Z lekkim takim oporem. Dokręcone jak trzeba. Nie wiem, bo chciałem to wyciągnąć, nie wiem co tam jest i o co tu chodzi. Ale teraz jeszcze trzeba by tylko. O, widzicie, bo tutaj ten uchwyt lata, trzeba go dokręcić porządnie.
Tutaj też będziemy dokręcali, na razie zostawiamy jak jest. W każdym razie to jest zrobiony temat. Także widzicie, gwintowniki to są bardzo ważne rzeczy, bo tak to byłby problem, a tak już po problemie. No i co jeszcze? Teraz można przejść do oleju do skrzyni. Myślę, że tutaj wszystko jest już do zrobienia. Dodamy tą pokrywę. Aha, i słuchajcie, jeszcze jedna rzecz taka. To na razie damy tam. Nie wiem, czy to widać. Teraz spróbuję Wam pokazać. W tamtym miejscu jest nakrętka, widzicie? I ja sobie tu przygotowałem takie super ekstra urządzenie w postaci patyka. Ale nie samego. Na końcu patyka przykleiłem kawałeczek magnesu. I teraz wyciągniemy elegancko, o ty, rzeczoną nakrętkę. Także widzicie, fajnie takie proste narzędzia sobie też porobić. No w życiu bym nie podejrzewał, że sobie z patyka zrobię takie coś. No ale tam by się ręka nie zmieściła, także ja już tego nie będę się pozbywał. Za to go sobie przyczepię tak, żeby mi... O, i już jest patyk. Wisi w razie czego z magnesem, będzie do zrobienia. No i co teraz? Właściwie jak tutaj, bo tutaj nic nie widzę więcej. Wygląda na to, że jest czyściutko. To można wlać olej. Dlaczego chcę wlać olej? Dlatego, że to po prostu zamknę już temat skrzyni biegów i będę musiał zająć czymś innym, nie będzie mi ona zawracała, że tak powiem, głowy. A że jeszcze to, a że jeszcze tamto. O, popatrzcie. Znalazłem jeszcze podkładkę do wtrysków. O, i teraz można to lać. Ale to jeszcze nie tak, tu się trzeba, nie tak, tu się trzeba zmieścić najpierw, bo na odległość to się nic nie zrobi. O. Tu cały baniak jest 30 litrów. Do skrzyni ma wejść 28, z tego co wiem. Także zobaczymy. Tam na dole pod skrzynią nie widzę, żeby coś ciekło, czyli jest dobrze. O, tak sobie jeszcze to, niech to złapie oleju. Nie wleję całości, dlatego że potem sprawdzę bagnetem, ile trzeba jeszcze dolać, jaki jest stan. Bo po co ma być za dużo. Dobra, to wystarczy. Myślę, że tam jest, no niewiele już tam zostało, może z 3 litry. Zobaczymy. Teraz założymy dekiel, ale jeszcze zanim założymy dekiel, to przeczyścimy dokładnie powierzchnię tutaj, żeby nie było żadnych paprochów. Jakieś te tutaj resztki, a to tamtej uszczelki chyba. Tu jest wszystko dobrze. Można iść po uszczelkę do pokrywy, a ja ją powiesiłem tutaj. Tylko która to z nich jest? Ta będzie zaraz potrzebna też. Uszczelka wygląda mi na tą. Cenę trzeba zerwać, bo cena będzie psuła tylko temat. O, dobrze. I teraz, skoro to mamy czyste, tylko to trzeba ją tutaj, o, w ten sposób jakoś dojechać. O, i tutaj ósemeczki śruby zaraz przygotuję i będziemy zakładali. Tak, żeby po prostu, o, jest jeszcze jedna, tak, żeby założyć to, złapać tylko tyle, ustawić uszczelkę, a resztą się będziemy zaraz zajmowali. No i tutaj będzie kwestia ustawienia tych, jak one się nazywają, tych wodzików tutaj do
Albo wiecie co? Bo to może trzeba by przykleić tą uszczelkę chyba na ten smar, bo ona będzie tańcować, a nie chodzi nam o to, żeby ona tańcowała. Jeszcze słyszałem, że na silikon teraz, bo silikon, ale tam. Dobra, i teraz weźmiemy tą uszczelkę. Położymy ją jak należy. O, i ona tutaj musi nam teraz sobie kulturalnie leżeć. I nie może tańcować. Tu trzeba jeszcze tylko to ustawić, a do tego. No, dekiel przykręcony. Tu musiałem trochę dłuższe śruby, będę musiał zorganizować, także to sobie zrobię następnym razem. Bo tutaj są dłuższe i te, co ja mam, to nie pasują. Także teraz założymy ten dekiel tutaj. O. Jeszcze przetrzemy to szmatką. Chociaż to jest doczyszczone, ale nie zaszkodzi. O, tu zakładamy na te bolce i pasować nam to musi. No, to w tą stronę, dobra. I teraz założymy tutaj tą dźwignię zmiany biegów. Ale jak ona ma być w którą stronę, to nie mam pojęcia. I chyba założę to. Zaraz, wtedy to, tutaj jest skrzynia biegu, więc jakbym to założył tak, to sobie narobię bałaganu, bo będę miał z drugiej strony, więc muszę to założyć tak. O, i pasuje. No to teraz tylko to dokręcić. A jeszcze weźmiemy za ten czas bagnet. Tylko bagnet chyba też powinien mieć miedzianą uszczelkę, co? Byłoby elegancko. No, dekiel przykręcony, dźwignie zamocowane. Tutaj te, jak one się nazywały, zapomniałem. Też przykręcone, dźwignia zmiany biegów przykręcona. Wszystko, ale kurczę blade, elegancko. Chodzi tak jak nowa praktycznie. Widzicie, wszystko, przeskoki są, jest po prostu klasa. No, co jeszcze? Tutaj od spodu patrzę, że nie cieknie. Na razie jest wszystko tutaj dobrze. Tu zobaczymy. To jest, tu jeszcze było mokre, to jeszcze nie wiem, ale zobaczymy. Teraz widzimy, ile jest. Będę wiedział, czy cieknie, czy nie. Ale to dopiero w momencie, jak to chwilę sobie postoi albo się odpali, jak pojadę. Tutaj zobaczmy, nie skaszaniłem czegoś, czy skaszaniłem. No nie widać, żeby coś ciekło. Ale to mówię, inaczej będzie, jak będzie pracowało, a inaczej teraz jak na postoju. Dobra, to mamy ten temat, można powiedzieć, że skrzyni z głowy. Właściwie na dobrą sprawę można się wziąć też za elektrykę w sumie, żeby ją przykręcić tutaj. To chyba nie będzie miało, a teraz jest wszystko na wierzchu. Tylko te kable mi będą przy podnośniku chyba przeszkadzały. No bo potem, bo takie rzeczy to byłoby fajnie zrobić, jak ona jest goła, nie? Tu jeszcze zobaczcie, ten wąs mi lata i to chyba trzeba dokręcić. Albo odkręcić, założyć dużą podkładkę. Jeszcze jedną i żeby to tam weszło więcej. No, to chyba tyle na dzisiaj. Jeszcze się zastanowię, co z tą instalacją zrobić. Ale powolutku będziemy składali 60. Może jeszcze dzisiaj byśmy założyli, słuchajcie, nowy pulpit. To aha, nie założymy, ponieważ popełniliśmy błąd przy zakładaniu. Widzicie? Musiałbym zdjąć tutaj tą dźwignię i. No może gaz ręczny by przeszedł, ale też wątpię, czy by on przeszedł tutaj. Ale coś by tutaj się zaczęło. Spróbuję jeszcze przygotować to, może to się uda. Aha, no i ta, tutaj widzicie, nie wiem, tu widzę, że jest, no luzów nie ma takich w tą stronę, tylko jest tutaj taki luz, jakby to było niedokręcone. Mogę spróbować dokręcić. Zobaczymy. Jeszcze się nie pożegnamy. O, dekiel zdjęty, kierownica odkręcona, ale słuchajcie,
Trzeba będzie to założyć z powrotem. Przynajmniej na razie. Tak, o, na sztukę przykręcić to, żeby było. Popsikałem to substancją. Korek dziurawy, ale zawsze to lepiej taki korek jak żaden. I okazuje się, że... No dobra, zaraz założę, bo dwoma rękami będę musiał to zrobić. Okazuje się, że nie będę mógł teraz założyć tej konsoli tutaj. Dlatego, że zobaczcie, co tu się stało. Tu jest urwane ta podstawa od kierownicy, ale mało tego, nie wiem, czy to widać. Widać. Tam jest urwany gwint. Więc czeka mnie kolejne rozwiercanie. Muszę zdjąć kolumnę i się tutaj z tym pobawić, ponieważ ona... No w sumie... No nie wiem, co radzicie. Ja ten film puszczę, nie będę tego ruszał, dopóki tutaj mi czegoś nie podpowiecie. Tam widzę, śruba jest cała. Zobaczę z drugiej strony jeszcze. Czy to będzie się trzymało na trzech śrubach? No tutaj też jakieś posmarkane, pospawane. Ale tam głębiej całe. O, jeszcze zbiornik paliwa można przykręcić tutaj, bo widzę, że on jest tutaj do przykręcenia. No to zaraz się z tym też pobawimy. No, opatrz, no. Dobra, jedną ręką to wiecie co. No w każdym razie tutaj z tym się jeszcze pobawię, z takimi bajerami. No i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o łapkach. Pamiętajcie o komentarzu. Polecajcie mój kanał kolegom, znajomym. No i co? I zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.